dzisiaj przychodzę do Was z dwoma recenzjami nowych gier od Egmontu, ale to nie jedyna dobra wiadomość, którą mam Wam do przekazania, bowiem do końca marca mam dla Was kod zniżkowy, który obniży Wam wszystkie gry od Egmontu o 30%. Aby ten kod aktywować, wystarczy w tym miejscu wpisać "zostań w domu" bez żadnych spacji. Jak widzicie, po wpisaniu tego kodu cena gry uległa zmianie i jest ona obniżona o 30%. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze moją recenzję gry Fits od Egmontu. Gry, która bardzo mi się spodobała i stała się hitem w mojej rodzinie. Mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że tak jak i mi, ta gra Wam się spodobała, bowiem dzisiaj przedstawię Wam Fits w wersji podróżnej. Tak, nareszcie się doczekałam i Egmont wydał tę grę w wersji mini. Gra jest przeznaczona od 1 do 4 graczy, jednak jeśli kupicie dwa opakowania Fitsa, to oczywiście będziecie mieć grę do 8 graczy. Zaraz Wam pokażę, jak gra prezentuje się w środku i powiem Wam, jak się gra w Fitsa w wersji Traveler i czy bardzo różni się od tego dużego Fitsa. W pudełku mamy instrukcję, mamy 4 planszetki, które są dwustronne, mamy 4 karty startowe i 13 kart podstawowych, 4 rampy do gry w wersji mini. Ostatnim elementem gry są oczywiście kafelki, tych łącznie jest 52, czyli po 13 kafelek w każdym kolorze. To, co mi się bardzo podoba, to fakt, że do gry dołączono nam woreczki strunowe. Oczywiście do tych kart również mamy woreczek strunowy. Każdy z graczy otrzymuje jedną rampę, wybiera sobie jeden kolor dwustronnej planszy. Ja sobie wybiorę na przykład niebieski. Taką planszę znowu wsuwamy w naszą rampę. Jak widzicie, wchodzi bardzo gładko, wszystko się fajnie trzyma. Do koloru mojej planszy otrzymuję też kafelki. Na środku stołu kładziemy karty podstawowe, oczywiście przetasowane. I każdemu z graczy rozdajemy po jednej płytce początkowej. Fits Traveler składa się tylko z dwóch rund. Tak wygląda gra przygotowana dla dwóch graczy. Na dole umieściłam karty startowe. To one pokazują, od jakiego klocka będziemy zaczynać grę. Tych kart startowych mamy 4 i za każdym razem nasza gra może wyglądać troszkę inaczej, bo od innego klocka startowego będziemy ją zaczynać. Widzę, że mój jest tutaj. I teraz ten klocek mogę położyć albo poziomo, albo pionowo, mogę go też obracać. Nie mogę natomiast go oczywiście ułożyć na ukos i nie mogę również go ułożyć w taki sposób, aby wystawał on za obręb rampy. Zarówno po bokach, jak i od dołu. Może się natomiast zdarzyć taka sytuacja, że w trakcie gry nie będę miała miejsca na planszy. W takiej sytuacji mogę położyć kafelek w taki sposób, aby wychodził on poza obręb ram, jednak tylko od góry, a nie po bokach, ani nie na dole. I ja ten kafelek na przykład ułożę tak. Ten gracz widzę, że ma taki kafelek. Widzę, że to jest ten. Kładziemy zawsze kafelek od góry i zsuwamy go na dół. Teraz dowolny gracz obraca kartę. I tutaj widzę, że mam ten klocek i może go ułożę tutaj. I w tym momencie oczywiście każdy z graczy patrzy na tą kartę i musi dokładnie ten klocek ułożyć na planszy. Może się zdarzyć taka sytuacja, że gracz źle odmierzy i na przykład zrobi coś takiego. I tutaj już, jak widzicie, nie będzie mógł dosunąć klocka, bo w momencie, w którym już ułożymy klocki, to nie możemy zrobić czegoś takiego, czekajcie. Załóżmy, że tego nie ma i to będzie pasować. Nie mogłabym sobie tak zjechać, tu by się mi zatrzymało, a ja bym stwierdziła, że nie, to ja go sobie dam tutaj, żeby mi się ładnie wpasowało. Nie, tutaj już po prostu zostaje przerwa i wtedy ewentualnie można dołożyć taki kafelek. Ale tej przerwy tutaj już nie zasłonimy. Dlatego warto sobie dopasować ten kafelek, zanim go się jeszcze położy. Bo jak go się już położy, to nie można go już przesuwać na planszy na boki, a jedynie suniemy nim w dół. Ten gracz go ułoży więc tutaj. Odsłaniam kolejną kartę. I jak widzicie, ten kafelek już mi się pojawił. On był moim kafelkiem początkowym, więc po prostu pomijam turę. Natomiast ten gracz może go oczywiście użyć. I jak widzicie, tu mi się zrobiła luka, której już niestety nie uzupełnię.
I tak gra się toczy do momentu, aż te kafelki nam się skończą. Wtedy podliczamy punkty, polega to na liczeniu zapełnionych rzędów. Czyli tutaj w tym momencie ten gracz by wygrał, bo ma 4 zapełnione całe rzędy, a ja mam tylko 2. W rundzie drugiej tasujemy karty różowe oraz niebieskie. I oczywiście te karty niebieskie rozdaję po jednej każdemu z graczy. Tak wygląda plansza z rundy drugiej. Mamy tutaj minusowe punkty, mamy też takie symbole. Punkty minusowe będziemy się starali zasłonić naszymi kafelkami, natomiast te symbole będziemy się starali odsłonić, bowiem 3 takie symbole widoczne dają nam 3 punkty dodatkowe. Dodatkowo nawet jeśli mamy cały rząd zasłonięty, a ten symbol odsłonięty, to również liczy nam się to jako punkt, tak jakby ten symbol był zasłonięty. I na początku rozgrywki znowu patrzymy na nasze kafelki początkowe. I ten gracz może umieści tutaj, a ja mam taki kafelek. Czy mi się uda zasłonić tą trójkę? Udało się. Więc teraz odsłaniam pierwszą kartę. A ja może. Tutaj niestety już nie zapełnię tego pola, ale postaram się dać to w taki sposób, zminimalizować straty. Nie mogę, tak jak mówiłam, dosunąć tego klocka. On musi być niestety w tym miejscu. I teraz ten gracz chyba już zasłoni. Niestety zasłonił sobie też symbol. Tutaj jeśli jeden symbol będzie odsłonięty, a pozostałe zasłonięte, to oczywiście nie dostajemy 3 punktów, ale też nie dostajemy punktów ujemnych. Ja tę turę pomijam, ponieważ to był mój klocek startowy. Ja tego klocka dawać na planszy nie będę, dlatego że on by mi zasłonił te 2 symbole. Także ja go odkładam i odsłaniam kolejną kartę. Ten gracz chyba zrobi coś takiego. Okej, udało się. Nie zasłonił żadnego symbolu. I teraz liczymy zapełnione rzędy. Więc ten gracz ma 1. Ma 2, ponieważ ten klocek również liczy się jako zasłonięty. 3, 4, 5. I teraz 5 plus 3, bo ma 3 symbole, czyli ma 8 punktów. Ja natomiast z samych symboli mam 6 punktów, ponieważ nie udało mi się tutaj odsłonić tego fioletowego symbolu, więc mam tylko 6 punktów. A z rzędów mam 1, 2, 3. Tylko 3. Łącznie mam 9 punktów, więc wygrywam. Tak się prezentuje cała rozgrywka w grze Fit Travel. Jak widzicie, nadal jest to wciągająca gra, nawet w wersji mini, w wersji Travel. Mi grało się bardzo przyjemnie. To, co mi się też bardzo podoba w tej grze, to fakt, że sami możemy również fajnie się przy niej bawić. Niekoniecznie z innymi osobami, ale oczywiście jeśli mieszkacie z kimś, zagrajcie we dwoje, a na pewno nudzić się przy niej nie będziecie. Pomimo tego, że mamy tutaj do czynienia z wersją podróżną, to jest ona starannie wykonana. Te rampy są wręcz urocze, takie malutkie. Łatwo się wsuwa w nie planszetki. Nie ma to, jak widzicie, najmniejszego problemu. Podobnie jak z kafelkami, są bardzo solidnie wykonane, na pewno Wam się szybko nie zniszczą. Mamy bardzo fajne karty mini, one również fajnie się prezentują. Także jeśli chodzi o wykonanie, również ta gra mnie nie zawiodła. Tak jak Wam już mówiłam, ja Fitsa uwielbiam i jak tylko skończy się kwarantanna, to na pewno będę go brała na niejedną wycieczkę. A teraz przedstawię Wam drugą grę. Drugą grą, którą Wam przedstawię, jest Ubongo Extreme. Dzikie i trudne. I to jest, słuchajcie, prawda, rzeczywiście ta gra jest trudna. Mamy tutaj 2 poziomy trudności, jednak ten poziom łatwiejszy wcale nie jest taki prosty do ułożenia. Gra jest oczywiście od 2 do 4 graczy, jednak jeśli kupicie sobie 2 opakowania Ubongo Extreme, to będziecie mogli w tę grę grać nawet w 8 osób. W pudełku znajdziemy instrukcję do gry, 32 kafelki, po 4 zestawy, a w zestawach mamy po 8 kafelków. Ostatnim elementem gry są karty z łamigłówkami i tych jest łącznie 64, ponieważ karty są dwustronne. Tak wygląda gra przygotowana do rozgrywki. Na środku stołu kładziemy karty, a wokół nich kafelki. Bardzo ważne jest to, aby kafelki nie zachodziły na siebie i żeby każdy z graczy widział dokładnie, jaka liczba znajduje się na danym kafelku. W grze dwuosobowej usuwamy po 3 karty z każdego koloru. Naszym celem w grze jest zdobycie jak najwięcej ilości kart. Karty zdobywamy poprzez ich wypełnienie klockami. Gra kończy się w momencie, w którym wyczerpie się któryś ze stosów kart.
też są dwa poziomy trudności. W poziomie łatwiejszym musimy ułożyć tylko 3 klocki, a w poziomie trudniejszym musimy ich ułożyć 4. Na początku gry ustalamy, czy gramy na poziomie trudniejszym, czy łatwiejszym. Jeśli gramy na poziomie łatwiejszym, to musimy kartę ułożyć w taki sposób, aby na tej wierzchniej stronie były po 4 kafelki, bo kiedy wszyscy gracze już mają swoje karty, to na 3-4 je odsłaniamy i dopiero tutaj mamy ten wariant łatwiejszy. A jeśli chcemy grać na poziomie łatwiejszym, to kładziemy kafelki tą trudniejszą stroną na zewnątrz. Gdy rozpoczyna najmłodszy z graczy, bierze sobie jedną kartę, a następnie idziemy w kierunku zgodnym z ruchem zegara. Bardzo ważne jest to, że w tej grze każdy z graczy musi mieć inny kolor karty. Nie możemy mieć tej samej karty co nasz przeciwnik. I tak to wygląda, jeśli gramy w wariancie prostszym. I teraz najmłodszy z graczy bierze sobie na przykład tę kartę, a drugi gracz bierze na przykład tę. I teraz na 3-4 wszyscy gracze, którzy już dobrali karty, przewracają je na właściwą stronę. Następnie patrzymy, jakie kafelki musimy dobrać. Ja tutaj mam 3, mam 4 i 5. Resztę sobie odsunę, aby mi nie przeszkadzały. Naszym celem w grze jest ułożenie jak najszybciej tych kafelków na karcie. Musimy jednak pamiętać o tym, że kafelki nie mogą wystawać na te czarne pole, muszą jedynie być na tych białych polach. Ta osoba, która zrobi to szybciej, krzyczy ubongo, a następnie zaczyna odliczać do 20. Jeśli pozostali gracze zmieszczą się w tym czasie i ułożą swoje karty, to odkładają swoją kartę na bok i tym samym zdobywają punkt. Każda karta daje nam jeden punkt na końcu gry. Natomiast jeśli im się to nie uda, to muszą oddać swoją kartę graczowi, który zrobił to najszybciej, dzięki czemu ten gracz zdobywa dodatkowe punkty. Sprawdźmy, czy uda mi się ułożyć tę kartę. Tak jak mówiłam, ta gra nie jest dla mnie prosta, ale może jakimś cudem mi się to uda. Okej, udało mi się, jak widzicie. Gra kończy się w momencie, w którym jeden ze stosów kart nam się skończy. Wtedy liczymy wszystkie karty i wygrywa osoba, która ma ich najwięcej. Tak się zatem prezentuje Ubongo Extreme Dzikie i Trudne. Mi się udało jakimś cudem tę kartę ułożyć, ale wierzcie mi, że chyba to był szczęśliwy traf, bo parę razy już grałam w tę grę i za każdym razem miałam problem z ułożeniem nawet na tym najprostszym poziomie. Ja Wam tę grę oczywiście bardzo polecam, to świetna gra, przy której spędzicie na pewno mnóstwo czasu, a wierzcie mi, że te karty wcale łatwo się nie układa i na poziomie trudnym jest naprawdę ciężko, ale o tym przekonacie się sami, jeśli tę grę zakupicie. Jeśli chodzi o wykonanie tej gry, to tutaj również nie mogę się do niczego przyczepić. Te kafelki są bardzo dobrze wykonane, są twarde. Mamy tutaj różne te zadania, poziom trudności, możemy sobie dobierać, co też jest bardzo fajne. Także naprawdę jest to świetna gra. To, co też jest dla mnie plusem tej gry, to możecie w nią grać również samemu. Wtedy nastawiacie sobie czas na 20 minut i staracie się ułożyć jak najwięcej kart. I to tyle. W tym filmie ja Wam obie te gry bardzo polecam. Zarówno Fizz Travel, jak i Ubongo Extreme to świetne propozycje na kwarantannę, ale też i po kwarantannie. Świetnie się w nie gra, na pewno nie będziecie się nudzić. I zarówno w jedną, jak i w drugą możecie grać samemu, jeśli akurat tak się zdarzyło, że siedzicie sami na kwarantannie. A jeśli siedzicie na kwarantannie z rodziną, to te gry tym bardziej Wam się przydadzą, na pewno nudzić się przy nich nie będziecie. Pamiętajcie też o kodzie zniżkowym, który obniży Wam cenę gry o 30%. Ten kod jest aktywny do końca marca, także czasu nie jest już tak dużo. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu, dziękuję również Egmontowi za podesłanie tych świetnych gier do recenzji. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!